Witajcie, masz tu. Tak. Dzień dobry. Tu mamy fighting. Canon kontra Nikon i tyle z tej walki. Więcej nie usłyszycie. Tak właśnie. To jest tylko sprzęt. To nie sprzęt robi zdjęcia, tylko my robimy zdjęcia. Tak. Ja jestem Łukasz i przedstawiam wam Łukasza. Tak, ja jestem Łukasz, to jest też Łukasz. Także Lukas and Lukas, taka ksywa, nie? Tak, tak się przedstawiamy. Pracujemy na dwóch osobnych sprzętach. Canon Jana R6, wersja pierwsza, bardzo fajna zresztą. Łukasz w tej chwili na Nikonie Z9. No, Z6 jeszcze dwa mam. Z6 kręci to właśnie w tej chwili. W tym momencie. Z6 jest królem ISO wysokiego. Z9 tak dobrze nie wypada w wildlife, ale znowu ma plusy, których nie ma ten Z6. Minimalne, lepszy AF. To w sumie tak tyle. Właśnie. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o wildlife, robimy to po to, żeby się dobrze bawić. No właśnie, bo chciałem tą postać tak pokazać trochę. Łukasz, ty jesteś profesjonalnym fotografem, tak można nazwać? Profesjonalnie wkurzam wszystkich. Profesjonalny fotograf bierze hajs za to, co robi, tak? No ty, tym się różni od amatora. No dobra, to w takim razie tak. Aczkolwiek nie chodzi nie w wildlife, tylko w ślubach bardziej i portretach i sesjach rodzinnych i tak dalej, plus eventy różne. Kiedyś jeszcze na gazet, Belfast Telegraph, newsletter, Irish News, nawet na jedynce były publikowane moje prace. Ale to już zamierzchła przeszłość. W tej chwili głównie skupiam się na zdjęciach wildlife z Łukaszem, ponieważ to jest fajna sprawa i fajnie się bawimy. Do tego wrócimy, bo ty nawet miałeś przygodę ze szkołą fotograficzną, tak? Tak, zdarzyło się, tak. Jak wspominasz ten czas? Warto? Trzy lata, piękne, warto, bo wtedy, jeśli myślisz, że umiesz robić zdjęcia, pójdziesz do takiej szkoły, to ci pokażą, że nie umiesz. To tak jak z jeżdżeniem samochodem, wiesz? Tak. Jak myślisz, że dobrze jeździsz, to idziesz do takiej szkoły, gdzie uczą takich ekstremalnych zachowań, na przykład na śliskiej drodze i się dowiadujesz, że nie umiesz jeździć. Dokładnie. Także tak samo to wygląda. Dlatego ten warsztat fotograficzny się szkoli całe życie. To nie jest tak, że raz się nauczysz i już wszystko jest. To trzeba po prostu ćwiczyć. A najważniejsze to dobrze się tym bawić i robić to, co lubicie. Także jeśli mieszkacie na Ziemi, na planecie Ziemia i potrzebujecie dobrego fotografa na ślub, wesele, cokolwiek, to weźcie tutaj, nas dwóch. To jest nas dwóch. To weźcie nas dwóch. Czemu wildlife? To jest taki odpoczynek od ludzi, tak naprawdę. Przez prawie 10 lat robiłem zdjęcia z ludźmi cały czas. I zdjęcia z ludźmi są fajne, bo to jest coś takiego... Interakcja jest. Interakcja, tak. Fajnie jest złapać to, jak... Ci ludzie się cieszą. Czasami łapałem, jak ci ludzie się tłuką, tak jak te wszystkie Riots w Belfaście. Więc to były różne momenty. A wildlife jest takie typowo naturalne i najbardziej pokazuje, jak wygląda życie tak naprawdę. Takie spokojne, aczkolwiek nie zawsze, bo wildlife, jak go nie patrzeć, to jest po prostu sztuka przetrwania tych zwierząt. Więc jedne jedzą drugie. Natomiast to jest naturalne i one, jeśli coś robią, to robią to po to, żeby przeżyć, a nie dla zabawy. Tak? To robią ludzie. Więc przy fotografowaniu zamieszek na przykład, czy tam kręceniu wideo na zamieszkach, no to było to z jakiegoś konkretnego powodu, ale to jest zawsze jakiś powód, no, po prostu ktoś miał halo i stwierdził, że będzie rzucał kokteliami Mołotowa na przykład. A w przypadku wildlife, jeśli widzicie lisa, który zabija kurę, no to on zabija ją, żeby przetrwać po prostu i tyle. A nie żeby się bawić, bo albo w imię jakiejś głupiej racji, czy tam ideologii, czy jednego Boga nad drugim i tak dalej, czy tam innego zmyślonego przyjaciela. Więc to jest takie po prostu odprężające. A od ponad roku już robimy zdjęcia, tak? Wildlife? Nie, no już minął rok. W czerwcu minął rok. Dokładnie, to zaczęło się przypadkiem tak naprawdę. Z Łukaszem się znamy od 6-7 lat. Tak, bo my się tak krótko znaliśmy. Osobiście ja Ciebie poznałem na tym, była organizowana, jak to się mówi, sztuka była, ja byłem sponsorem w tej sztuce i ja przyjechałem i mi pozwolono zdjęcia robić, a Ty tam byłeś głównym fotografem. No tak. To Ty mnie znałeś, a ja Cię nie znałem, to pamiętam, tak. że mnie szokowało. I potem się spotkaliśmy na takim market był chyba. No tam stoiska się wystawiały, to się chyba drugi raz widzieliśmy. Ale to mniejsza o to. Tak od słowa do słowa wychodziło, że mamy
W 2018 roku Łukasz do mnie napisał, czy idziemy robić sobie spotkanie i robić zdjęcia. Ja niestety zachorowałem już, więc nam się to przeciągło aż do 2022 roku. To był taki projekt Photo Meetup z Northern Ireland, który powstał w 2009 czy 2008 roku, jak ja jakiś czas, jak przyjechałem do Północnej Irlandii. On potem został po chyba dwóch czy trzech latach zawieszony całkowicie, no. Bo przestał działać, bo ludzie zaczęli mieć rodziny, dzieci i tak dalej. Wiadomo, codzienność życia. Więc się rozeszło po kościach. No i stwierdziliśmy z Łukaszem razem, że w sumie dlaczego by nie zrobić tego, znaczy reaktywować to w ten sposób. No i tak umawialiśmy się i nie mogliśmy się umówić, jak to człowiek pracujący z człowiekiem pracującym. No akurat chory byłem, mi zawsze choroba przeszkodziła. Albo pracujący z chorym. No mi zawsze choroba przeszkodziła, ale akurat trafiłeś, że dobrze się czułem. Tak, więc w końcu wyjechaliśmy na jakieś zdjęcia i stwierdziliśmy, że dlaczego będzie robić zdjęć właśnie ptaszków i innych takich stworków, które po prostu sobie chodzą i jest miło, sympatycznie, przyjemnie. Możemy się pochować w krzaczorach, wyglądać też jak krzaki, bo czasami się przebieramy jak krzaki, co wygląda dość ciekawie. Kupiliśmy inne obiektywy właśnie po to, bo mieliśmy 200 maksymalnie, teraz mamy 600 maksymalnie, co nie jest jeszcze naszym ostatnim słowem zapewne. No i tak po prostu zaczęliśmy się spotykać od ponad roku. Czasami jest to co kilka dni, czasami jest co kilka tygodni. Ja Władek lubię to, że jak będę akurat bardzo źle się czuł, nie mogę iść, to ptaki nie będą miały pretensji. Tak właśnie, a tak naprawdę prawda jest taka, że jeśli ptaki chcemy mieć na zdjęciach, to po prostu my się musimy gdzieś ulokować, gdzie one zwykle przychodzą i one i tak przyjdą do nas, bo jak będziemy chodzić za nimi, to one będą uciekać i tak będziemy bawić się w kotka i myszkę cały czas. Więc dla Łukasza to jest idealne. No ja potrzebuję więcej ruchu, że tak powiem, bo od pewnego czasu wziąłem się za moje, że tak powiem, zdrowie. Powiedzmy to w sposób taki najbardziej delikatny, więc... Dotrzymał noworoczne te postanowienie, do wakacji zrzucę 20 kilo. 25. 25, tak? Ale poważnie, miałeś 25 w założeniach? 25, nie, to od tamtych wakacji do tych wakacji 25 kilo poszło. Więc i jeszcze to nie jest moje ostatnie słowo, dlatego się cały czas tym bawię i potrzebuję tego ruchu, jak już się moje ciało przyzwyczaiło do tego, że trzeba chodzić, ruszać się i kombinować. Ty też w kontrze do pracy za biurkiem, nie? Tak, ponieważ ja teraz na co dzień od czasu COVID-a siedzę zwykle za biurkiem jako manager IT w pewnej całkiem fajnej firmie, która się zajmuje sztuczną inteligencją, więc no, mam do zarządzania pełno komputerów, serwerów i teamów w tej chwili, plus tam inne rzeczy. No ale to jest praca za biurkiem, ewentualnie no co, przejechać serwerowi do data center z powrotem i tak dalej, więc to tak naprawdę dalej jest to kwestia przemieścić się z miejsca na miejsce samochodem i siedzieć na tyłku gdzieś tam w data center na podłodze i grzebanie przy jakimś serwerze. Dla mnie to też jest motywacja, żeby się ruszyć. I to wygląda tak, Łukasz dzisiaj napisał, czy jedziemy w to miejsce i ja odpisałem tak. Tak. A jeszcze nie patrzałem gdzie. Dokładnie. Ja właśnie. I gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Brockshain. Jesteśmy. Brockshain. Tu jest takie fajne miejsce, które znalazłem na, w sumie na Google'ach, bo sprawdzałem jakieś po prostu miejsce z wildlife naokoło nas. I jak się okazało, jest coś takie charity, oni mają numer charity tutaj, NIC tak zwane. I tutaj no mają troszeczkę ptaków. To są takie bardziej na pokaz tutaj. To nie jest typowe wildlife, bo one nie są całkiem dzikie. To jest takie jakby coś w rodzaju zoo czy coś takiego. No ale są tu ludzie, którzy się tymi zwierzętami zajmują, pokazują je dzieciakom, ludziom, więc można sobie pooglądać. No, a myśmy tu przyjechali tak zupełnie nie wiedząc, gdzie jedziemy tak naprawdę, bo na Google było niewiele informacji. Trochę słabo jest to rozreklamowane. A szkoda, bo fajne miejsce. A szkoda, dokładnie. Jedne z nielicznych, gdzie na co dzień jest, widzę, obsługa, dbają o to, a nie masz płatnego wejścia. Tak, ponieważ tu się nie płaci. Tutaj się po prostu wchodzi. Jedyne, co jest inne, to jest napis, że nie można wchodzić z własnymi psami, co jest normalne, bo przecież by tutaj psy miały co ganiać. Tym bardziej, że niektóre ptaki i zwierzęta są luzem. Ten królik no. Który tutaj był. Ja go tam doprowadziłem, znaczy zagoniłem go do zagrody, ale on ma swobodne wyjście. No. On pod bramką przechodzi, więc to nie jest tak, że ja go tam uratowałem, żeby był w swoim miejscu. Po prostu wlazł tam z powrotem. To jest jego dzielnica. Tak, to jest całe to jest jego dzielnica. On wie, że tutaj dostanie jedzenie i tak wróci.
My podlinkujemy Wam charity, że zawsze możecie jakoś tam donat zrobić, jak to się mówi. Donation. Bo warto. Spotkaliśmy tutaj panią, która pracuje. Wpuściła nas do jednej z zagród. Opowiedziała nam trochę o tym miejscu, co jest bardzo fajne. I nie do końca spotykamy w wielu miejscach, bo raczej nie wpuszczają od tak ludzi do zagrody. No ale fajnie to wyszło, fajnie opowiadała. Szkoda, że kamera była włączona, ale też nie mieliśmy za bardzo pozwolenia, żeby nagrywać ją. Ale zaproponowaliśmy, że może coś nagramy wspólnie z nimi, więc zobaczymy. Może za miesiąc, dwa wyjdzie jakiś projekt wspólny. Jest szansa. Jest szansa. A na chwilę obecną jeszcze chcemy obejść to w drugą stronę tym razem. Tym razem ja trochę pokręcę telefonem, tylko ja po angielsku zrobię wersję taką informacyjną i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A za tydzień czy dwa może coś znowu nakręcimy w innym miejscu. Na pewno chcemy pojechać do Gosford. Tak, wybieramy się już długo. Tak, ja już tam byłem kilka razy, tam jest pełno jeleni. Mi zawsze choroba pokrzyżuje plany. Tak, ale tym razem ci nie dam żyć. Szkoda, wiesz, znaczy fajnie, że byłeś na wakacjach, ale jak byłem na grobli, to miałem świetny dzień, nie? 7 kilometrów przeszedłem. To teraz powtórzymy to, a potem będziemy cię leczyć przez 3 tygodnie. No ja jeszcze się leczę, jeszcze odczuwam jeszcze ten, ale dzisiaj jest w miarę dzień. Przedwczoraj to konałem. Tak, ja byłem przez 3 tygodnie w Hiszpanii i tam akurat miałem możliwość fotografowania papug między innymi. A, to niedługo będą zdjęcia. Tak, niedługo będą zdjęcia z papugami. A to nagramy kolejne wideo. Teraz już kończymy, bo się przedłuża czas. Dziękujemy Wam, do zobaczenia i czekacie na następny materiał. Tak właśnie, a Asia teraz naciśnie przycisk.